Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, ruszamy w takim razie. Jesteśmy we wnętrzu piramidy w Korinis i mamy kamiennych strażników, którzy teraz nie stanowią kłopotów. W ogóle na nich chyba też obuchowa broń dużo lepiej działa, prawda? No ale oni nam teraz nie robią krzywdy, więc możemy sobie na spokojnie pochodzić. Zagadkowy kryształ znalazłam. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Potrzebujemy kluczyka. Mam nadzieję, że tutaj znajdę potrzebny klucz, w razie czego. Tutaj była mowa o jakichś odnogach z kluczami, więc... możliwe, że będziemy musieli właśnie w nich poszukać. Dobra, z tych panów w ogóle nic... nic nie mam. Zobaczmy, na razie się przejdziemy tak... luźno. Już widać, że tam trzeba by było jakoś zejść. Ale na razie pochodźmy tak o... tak po prostu. Tego nie otworzymy. Pełnia życia i kwarcyt. Tam po drugiej stronie. Dobre pytanie, co jest po drugiej stronie. No dobra, spróbujmy się dostać. Raczej nie doskoczymy tutaj, nie? Raczej nie. Trzeba by było pewnie jakoś pod skosem tam dolecieć. Tylko to będzie trudne, coś mi się wydaje. No i to nawet bardzo. Prędzej chyba zlecę. No ale to miejsce jest możliwe, żeby tam wejść. Tędy niestety... wydaje mi się, że nie doskoczymy. Ciekawe. Zobaczmy, cofnijmy się kawałeczek. Albo nawet lepiej. Zobaczmy. Tak jest. Stara piramida. W sumie nie mam żadnej podpowiedzi. Tam można zejść na dół. Pytanie, czy to jest takie zejście, które mnie zabije, czy nie? Zobaczmy. Okej, jak się tutaj wpadnie, to już po prostu nie ma innej drogi. No dobrze. Dzięki za info. Mowa była o jakichś odnogach. Cholera jasna, no. Tędy wlazłam, tak. Tutaj coś się dzieje? Chyba nic. Tu coś jest, ale tutaj się nie da nigdzie dostać. Więc olewamy. Tutaj jest to takie dziwne, no. Wiecie co, ja bym spróbowała chyba tędy. Tylko, że niestety na Marwinie by to trzeba było chyba zrobić. Bo... chyba się inaczej nie da. A jak się da, to z góry przepraszam, ale nie będziemy na to tracić czasu, bo... skoro tutaj są rzeczy do zebrania, to znaczy, że się da tu wejść. Prosta sprawa. Co prawda to nie było nic konkretnego, ale miksturki. Dobra, i teraz dobre pytanie. Co dalej? Tu żeśmy przyleźli. Tu nic nie ma. Okej, jest przełącznik. Poszukiwacz. Nie, dziękuję. Okej, jesteśmy w piramidzie. Fajnie, tylko ja nie mam kluczyka do skrzyneczki. No i co ja mam teraz zrobić, biedny żuczek?
Nie wiem, zobaczmy w poradniku, czy mi podpowiedzą, gdzie jest kluczyk, bo by bardzo się to przydało. Ktoś to zrobił specjalnie, żeby mnie wyprowadzić z równowagi. Czy wy to widzieliście, jak on już leci tam na dół? Ja widziałam. Otwieraj to. Bo zmarnowaliśmy tyle czasu na odcinku. Orkowa zguba. Dziękuję za informację, że jest w piramidzie. Ta informacja teraz dla mnie nabrała nowego znaczenia. Jakim cudem znowu się zrobiło Niech żyje ciemno? Król! Jak to działa? Dobrze. Co ja zrobiłam? Ja pierdzielę, ja nie myślę dzisiaj już chyba. Ja przed chwilą nagrywam dla was odcinek, wszystko było git, a ja teraz widzę, mam zaćmienie mózgu. Na Korinis, no przecież kurde, do Jarkendaru, ludzie drodzy, co ja robię? Nie, nie wierzę w to. Jeszcze prawie grę wywaliło. Dobra. Przełaź, bo to jest jakieś dno i metr mułu. Zobaczmy, co gościu nam na to powie. Co ja zrobiłam? W ten sposób. I lecimy. Dlaczego do niego nie ma teleportera? Ktoś mi to może wytłumaczyć? Chciałabym to zrozumieć, ale chyba nie zrozumiem. Ja chyba dzisiaj już nic nie rozumiem. Nie ogarniam. Nie znalazłem artefaktu. Była tam tylko kamienna tabliczka. Obawiałem się tego. Daj mi tabliczkę. Interesujące. Pradawny lud udał się do Arantu, a dokładniej do Doliny Tadmoru. Jest tu napisane, że artefakt znajdujący się w ukrytej świątyni został przeniesiony. Jestem zdumiony. Nigdy bym nie pomyślał, że ta świątynia naprawdę istnieje. Czyja jest ta świątynia? Cóż, to jedna z najstarszych świątyń na świecie naszego Boga Adanosa. Nikt jednak nie mógł jej znaleźć. Dlatego przyjęto, że historia o niej to tylko bajki. Ale moi przodkowie wiedzieli, gdzie ona jest, to... To znaczy, że ona istnieje. Być może masz rację. Wygląda na to, że znajduje się w górach Tadmoru. Tak. Dzisiaj Tadmor znajduje się w rejonie Ashdodu, gdzie rządzą asasyni. Gdzie szukać śladów tej ukrytej świątyni? Jeżeli są jakieś ślady, to najprawdopodobniej będą w piramidzie Tadmoru. Ponieważ jest możliwość, że historia świątyni będzie gdzieś zapisana, to będziesz musiał nauczyć się języka pradawnego ludu. Więc mnie go naucz.
Kiepski ze mnie nauczyciel i zajęłoby mi miesiące, zanim nauczyłbym cię wszystkiego. Wiem jednak, że wśród koczowników jest pewien stary mak wody o imieniu Merkurius. Może zechciałby nauczyć cię tego języka. Jednak prawdopodobnie będziesz musiał coś dla niego zrobić. Pójdziesz ze mną do Arantu. Nie. Jestem za stary na tak długą podróż. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć artefakt. W takim razie pójdę tam sam. Dobrze. W takim razie powodzenia. Niech Adanos pomoże ci w poszukiwaniach. Może nie po... Okej, okay, nie... Dobra, nieważne. Łóżeczko potrzebujemy. No wiemy, co robić, czyli wracamy do Warantu. No... Tak, to prawda. Jestem ciekawa, czy zająć się tym zadaniem... w świątyni Tadmoru, no tak. Dobra, niebiańska tarcza. Praskas. Powiem tak, na razie może byśmy se stąd poszli jednak. Chociaż... Może by ci pomóc od razu? Dlaczego możesz mówić? A dlaczego miałbym nie móc? No, chyba raz się tego uczyłem. Praskas też uczyć się. Od dobrego przyjaciela Emino, on zrobić praskas zdrowym. Masz na myśli Amenofisa? Tak, mój Emino. On być dobry przyjaciel. Zostałeś wypędzony ze swojego plemienia. Tak. Gobio to się nie podobać. Jako przyjaciel Eminous Praskas, musieć opuścić plemię. Ale chciałbyś znów być wśród swoich. Praskas chciałby, ale nie może. A nie mógłbyś pogadać o tym ze swoim plemieniem. Praskas nie wierzyć w powodzenie. Wódz Krasmas nie chce takiego w plemieniu, kto przyjaciel tego człowieka. Praskas bardzo smutny. Ale nie ma rady. Szkoda, że wasz przywódca nie rozumie języka ludzi, bo porozmawiałbym z nim. Nic nie szkodzi. Krasmas mówi język ludzi. Wódz mądry, wiele umieć. No cóż, skoro tak. Co powiesz na moją rozmowę z twoim wodzem? Zaprowadź mnie do niego. Człowiek chce iść do Krasmas. Tak. Jeśli twoi bracia zobaczą, że do ich wioski przybywa człowiek, mogą zdać sobie sprawę, że nie wszyscy ludzie są wrogami goblinów. Dobre myśli. Być może to coś dać. To jak, zaprowadzisz mnie do swojego plemienia? Tak. Praskas zaprowadzi człowieka do obozu. Weź ten pazur. Co mam z tym zrobić? Ten pazur, to wielki znak naszego plemienia. Gobio, nie być wrogi, jeśli pokażesz pazur. Wszystkie gobliny. Nie. Znak pazura tylko dla braci Praskaza. Rozumiem. Czyli wszyscy inni mnie zaatakują. Tak. Zabierz mnie do swojego plemienia. Idą za mną. Dobra, przepraszam, ale tylko ten szpon, nie? To ja go muszę założyć, czy co mam z nim zrobić? Szczerze, nie wiem, zobaczymy. Gdzie ty będziesz szedł? Tutaj, tak? Dobra. Gra mi tutaj nie dała iść przez jakiś czas, nie wiem czy pamiętacie. Ale mnie cofało, że nie powinnam tu jeszcze być. Jezu, ty będziesz tak szedł powoli. Ja rozumiem wszystko, że ty jesteś małym goblinkiem, ale jak trzeba atakować, to zapierdalacie wokoło. No dramat. Wyobrażacie sobie bez przyspieszenia czasu iść z tym goblinem? Przecież jego ledwo w ogóle widać w tych krzakach. Mordo. Skręcamy, rozumiem? Tak jest. No, gra mi tutaj wcześniej iść nie dała. Pamiętam, że mnie cofała. Mam nadzieję, że uda nam się ruszyć wątek na pustyni. Bo jak nie, to będzie trochę słabo. Nie gryź mnie w dupsko. Może jakieś ciekawe... Znajdziemy roślinki.
Dobre pytanie. Fajnie, że praska sobie nic z tego kompletnie nie robi. Dobra, oby samo posiadanie szponu mi coś dało. Dzień dobry, no nie atakują mnie, więc chyba daję. Dobra, widzę, że idziemy dalej. Bardzo dużo goblinów. No chodź szybciej, mordo, proszę, no. Ja wiem, że ty masz małe stópki, ale naprawdę jak trzeba, to umiecie zapierdzielać. Nauczylibyście się tego, no, kurna, na stałe. A nie. Dzień dobry. Okej. Gobiotu, wódz tam. Człowiek mówić. Witam. GHRR, czego tu chce człowiek? Śmiesz przychodzić do nasz obóz? My ciebie zabić. Chwila. Mam tu pazur. Skąd masz znak nasz plemię? Od praskaza. GHRR. W porządku, możesz mówić. Ale potem szybko opuść obóz. W przeciwnym razie walka. Dlaczego wygnałeś praskaza? Praskaz mieć przyjaciel człowiek. Nic dobrego dla Gobio. Dlaczego tak nagle? Człowiek wróg Gobio. My nie ufać nikomu. Nie ufasz Amenofisowi. Tobie też nie ufać. Nosisz broń. Ty być wróg Gobio. Ja też nie twój wróg. To po co ty nosić broń? Aby obronić siebie. A czy ty nie nosisz broń? Gobio, trzeba nosić broń. Gobio mieć sporo wróg. Ale czas być drogi. Co ty chcieć od Krasmaza? Mówić teraz, a potem szybko odejść, inaczej walka. Amenofis nie jest wrogiem goblinów. To dobry człowiek. Ty tylko tak mówić. Krasmas nie wierzyć w to. Człowiek lepiej nie kłamać, inaczej koniec rozmowa. Ale przywrócił praskaza do zdrowia. Nic to wielkie. Starzec oczarował praskaza. Teraz praskaza woli człowiek bardziej niż Gobio. To zły czarodziej. Chce przekląć wszystkie Gobio. To nieprawda. Jak mogę udowodnić, że on chce być waszym przyjacielem? Udowodnić? Jak chce to człowiek zrobić? Daj mi zadanie, które pokaże ci, że jesteśmy uczciwi. Krasmas pomyśli. I co? Masz jakieś zadanie dla mnie? Tak. Człowiek musi udowodnić, że jest przyjaciel praskaza. Jak? Człowiek musi walczyć za praskaza. Przeciw komu? Przeciw silny wojownik Broskas. Mam walczyć z goblinem. To łatwizna. Krasmas coś zapomniał. Przed walką, człowiek musi przemienić się w Gobio. Co? Mam walczyć z twoim wojownikiem jako goblin? Tak. Jeśli człowiek chce być przyjaciel Gobio, musi walczyć jak Gobio. Oto zwój. Jeśli ty być gotowy, pogadaj z Broskazem. Wtedy zacznie się walka. Zgoda. Jeśli człowiek wygrać, próba zaliczyć. Jeśli przegrać, nie zaliczyć próba. To być jasne. Tak, to być jasne. Ale ty nie zabijać Broskaz. Inaczej nikt przyjaciel. No kurde, ej, ale zadanie. Witaj. No dobrze, okej. Pytanie, czy mnie przemieni tak automatycznie, jak z nim pogadam, czy muszę się najpierw przemienić? Chyba najpierw, nie? Ej, fajny questik. W sensie... fajnie zbudowany. Przemiana w czarnego goblina.
pod piąteczką. Jestem gotowy. O kurde, ja tego nie widzę. Ale odpaleniec. Jestem ciekawa, czy coś daje to, że mam na przykład siłę, nie? Jako człowiek. Dobra, udało się. Pytanie, czy mam się już odczarować, czy nie? Ale zajebiście. Ej, fajny questik, nie? Mamy go nie zabijać, więc nie zabijamy. Okradać też go nie będę. Wygrałem. Mruczy do siebie. No i dobra. Kurde, fajne zadanie. Wygrałem walkę. Byłeś gotów walczyć za Praskaz. To mówić na twoja korzyść. Ale Krasmas jeszcze nie być pewny, że ty przyjaciel go bio. Ty dostać drugie zadanie. Co mam robić? Jest taki wróg go bio. Topielce, ale to bardzo zły wróg. Topielce. Masz na myśli topielce? Tak. Topielce polować na go bio. One zabić już dużo go bio. Człowiek zabić złe topielce. Wtedy Krasmas uwierzyć w człowiek. Więc mam zabić topielce dla ciebie. Wtedy przyjmiesz Praskaza z powrotem do plemienia. Kiedy topielce nie żyć, Praskaz znów brat. A co z Amenofisem i mną? Stary i młody człowiek, przyjaciel go bio. Ale więcej nikt. Dwa człowieki dosyć. Dobrze. Pasuje. Gdzie znajdę tego topielce? One ukrywać się w jaskini go bio. Niedaleko stąd. W bocznym korytarzu. No i dobra. To w takim razie lecimy. Już tutaj chciałam iść wcześniej. Dzień dobry. Widzę, że mi założyło najmocniejszą broń. Wiecie, co mi się przypomniało? Ile ja mam teraz procent w broni dwuręcznej? Hmm. 63. Damn, w sumie możemy używać broni dwuręcznej. Czy to jest taki głupi pomysł? Chyba nie. Chyba nie, wam powiem. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że całkiem spoko, szczególnie, że mamy dosyć dobre umiejętności korzystania z broni dwuręcznej teraz. W ogóle perfekcyjnie nam wszedł kolejny poziom, bo teraz będziemy mogli nauczyć się ostatniego z języków, w sensie tego języka najwyższego poziomu od budowniczych. Nie no, git. Będziemy mieli jeszcze lepsze obrażenia. Bo w sumie mamy mistrza w broni. Powiem wam, że nie wzięłam tego pod uwagę. O kurde, czarny troll. Dobra, akurat tutaj bym sobie zmieniła brońkę. To jest chyba to boczne wyjście, nie? Widzę, że na spokojnie mogliśmy się bić tak też face to face, nie? Słoneczny aloes. Smoczy korzeń kolejny. Bardzo ładnie. No i fajowo. No i super, w sumie zatoczyliśmy kółeczko.
Bardzo ładnie. Dzień dobry, witam. Idę oddać zadanie i możemy na razie spadać z Jarkendaru. Więcej tutaj nie zrobimy już. Zadanie wykonane. Co mówisz? Ty zabić topielce. Tak, topielce nie żyją. Już nie musisz się nimi martwić. Jeśli człowiek zabić wroga Gobio, on musi być przyjaciel Gobio. Jeśli ty jesteś przyjaciel, to staruszek też przyjaciel. Doskonale. Fraskas znów być brat. Więc przyjmujesz go do swojego plemienia, a mnie i Amenofisa będziesz traktował jak przyjaciół. Tak. Krasmas tak powiedział. Człowiek może wierzyć. Krasmas nie kłamać. Człowiek teraz przyjaciel plemienia. Wszystko w porządku. U Gobio być w porządku. Człowiek przyjaciel. Wszystko być dobrze. I co ty na to? Fraskas dziękuję. Jesteś przyjaciel jak Eminou. Nie zapomnij o Fraskas. Duże dzięki. Co teraz będziesz robić? Zostać z Gobio. Kiedy Gobio przyjąć brata, oni urządzić dużą ucztę. A Amenofis? Zostać dobry przyjaciel Fraskasa. Teraz Fraskas może chodzić do Eminou. No, jak słodko się to skończyło, prawda? Dobra. To co, jeszcze może zajrzymy do Amenofisa? Może będziemy mogli mu powiedzieć, że udało nam się rozwiązać problem Praskaza? Możliwe? Byłoby fajnie. Zobaczymy. Ogólnie będziemy się zmywać stąd. Dzień dobry. Pomogłem twojemu przyjacielowi. Jego plemię przyjęło go z powrotem. Za co jestem ci bardzo wdzięczny. Ale jedna rzecz mnie zaskakuje. Dlaczego tak bardzo zainteresowałeś się losem tego goblina? Twoja przyjaźń z Praskazem dała mi do myślenia. Może kiedyś to nastąpi, że ludzie i gobliny będą żyli w przyjaźni. Cieszę się, że zmieniłeś zdanie o goblinach. Mimo to, nadal uważaj na gobliny. Ponieważ nasza przyjaźń z Praskazem, niestety, pozostaje wyjątkiem. Dobra, uzdrowisz mnie? Możesz, Adam. Super. No to co? Zerknijmy sobie. Proroctwo, te sprawy, ukryta świątynia. Lecimy, moi drodzy, z powrotem do Warantu. W Korinis nie masz nic do zrobienia. W Jarkendarze też nie. Co najwyżej możemy expić. Ale nie wiem, czy mi to potrzebne. Gdzie ja chcę? Do jaskini ogrów, bo będziemy przechodzić przez... będziemy zmieniać jakby zen. No i dobrze. I teraz lecimy na statek i do Warantu. Fajnie by było przez przełęcz się dostać, ale nie wiem, czy nam się to uda. Możemy jeszcze dzisiaj pokminić z biblioteką. Dobrze. Bo tam możemy coś zrobić z tego, co wiem. Tam faktycznie trzeba użyć tej przemiany w krwiopijce. Tylko, że ona mi trochę nie działa, więc się tam przeczytujemy po prostu przez ścianę. Dokąd sam od... Ale zużyjemy oczywiście tą przemianę w krwiopijce, żeby nie było. Rzeczytowanko i te sprawy. Także damy radę jakoś to ładnie zrobić. Błagam, żeby nie wywaliło gry, proszę. Please. Okej, udało się. Zobaczmy. Potrzebuję się przebrać. Tutaj akurat chyba nikogo nie ma. Tak jest, więc mamy idealną szansę. Nie wiedzieć, dlaczego nie udało mi się ulepszyć tej zbroi. No ale trudno. I tak daje dosyć fajną ochronę. Lecimy od razu do doliny. Na razie jest tutaj w porządku. Jesteśmy gitami ze wszystkimi. Nie tu. Do biblioteki potrzebujemy się dostać. Tutaj. No i powiem tak, tu się w ogóle pozamykały przejścia. Tutaj zużyjemy sobie ten zwój przemiany w krwiopijce. Natomiast, no, ja nie potrafię go tutaj użyć, żeby on zadziałał. Więc się odczarujemy.
po prostu w ten sposób. No i teraz tak. Przede wszystkim pulpit. Rozumiem. Super. Teraz kuferek. Prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, prawo. Tutaj jakieś pierdółeczki. Zapis. Tu jest stara księga i tu jest jakiś przełącznik. I stara księga. I przycisk. No i tutaj chyba nie zdążyliśmy przejść. Bo to się powinno otworzyć. Dobra. I teraz mamy tutaj skrzyneczkę. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Arcanum Golem 2, dwa leczenia, akwamaryn, pulpicik. Czytamy. Rozumiem. Tutaj nic nie ma, ale tu jest jeszcze jeden przycisk. I udało nam się tutaj otworzyć przejście. No i teraz pytanie, co tutaj zrobić? Tutaj nam się też przyda solucja w tym wypadku. Akurat. Przechodzimy dostając... Tak. Tutaj to gdzieś było. Przed przejściem zastawionym ogniem zakładamy znaleziony w skrzyni pierścień jakiejś tam ochrony przed smoczym ogniem. Przełącznik, tutaj przycisk. Otworzy nam kratkę. To jest ciekawe. Albo i nie. Aha, dobra, w ten sposób. No okej, pulpit. Rozumiem. I zobaczmy dalej. No, a jak nasza wiedza? Jesteś mędrcem, dobrze. I kuferek. Prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Taki sam kod jak tam. No i teraz pytanie, bo tutaj mamy normalnie pułapkę. Co prawda udało mi się przejść. Co my tu mamy? Księgę mędrców. Chyba ją dezaktywowaliśmy, wydaje mi się. Rozumiem. Mamy przeczytane i kuferek. Lewo, 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 prawo, prawo. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Pierścień smoczego ognia. Ochrona przed ogniem 500. Rozumiecie to? 500. To potrzebujemy go oczywiście założyć. Wyżej oczywiście. Wyżej, wyżej. Ciekawe... Nie miałam pierścienia prędkości, tak jakby? Jak to działa? Dobra, no i jesteśmy. Zobaczmy. Zróbmy zapis. Mnie ten przycisk bardzo interesuje. Okej, wyłączyliśmy sobie ogień dzięki temu, dobrze. I teraz pulpit. Rozumiem. Czytamy kolejne rzeczy. Bardzo dużo pulpitów. Rozumiem. To akurat dobrze. Czytaj. Rozumiem. I kuferek.
Akwamaryn 1500. Klucz do trumny. No i mamy, kurde, śmiecia jednego. O, kogo ja tu widzę? Nasz adept z Tchorinis. Kaine, co ty tu robisz? Zaskoczony, co? Wywiodłem was wszystkich w pole. Wiedziałem, że interesują ciebie sekrety związane z Beyelhantszarem i kościanymi wojownikami. Tak. A niby skąd? Ha. Zadawałeś zbyt wiele pytań. To od razu wzbudziło moje podejrzenia. I dlatego ani na chwilę nie spuszczałem z ciebie oka, kiedy byłeś w Waszdodzie. Czego ode mnie chcesz? Jak to czego? Klucza od grobowca. Dawaj go. Jakoś ciebie nie rozumiem. Wydawało mi się, że chcesz wrócić do Tchorinis i przebudzić śniącego. I ty uwierzyłeś w tę bajeczkę, jak i wszyscy pozostali magowie. Ha ha ha. Kiedy byłem u garze u Tartarona, zauważyłem, że magowie planują coś poważnego. Przywołali wielkiego mistrza czarnej Mejtaj do życia wiecznego i tym samym wykonali wolę Beliara. Kościani wojownicy, to jego zbrojne ramię wiernych sług, powstałych z prochów. Na razie jest ich niewielu, ale wkrótce wielka armia nieumarłych przybędzie na ten świat i zniszczy wszystkich zwolenników Innosa. Zamierzam poprosić wielkiego maga o cząstkę jego mocy, żeby wesprzeć go w podporządkowywaniu mu tego świata. I myślisz, że tak po prostu uda ci się przeniknąć do grobowca? Oczywiście. Dlaczego nie? W przeciwieństwie do ciebie, znalazłem jedną ważną wskazówkę. I teraz już nikt i nic mnie nie powstrzyma. Nawet ty, ponieważ twój koniec jest już bliski. Dobra, udało się. Roślina, notatka, almanach opętanych, stara wydarta strona, stara moneta, złoto i skała krystaliczna. Zadanie Kane się wychowało się tak na pewno. Grobowiec. Ma przy sobie dwie notatki, także sprawdźmy je. Co to za pierścionek? Okej. Okay. Aha, bo tam był tylko jednorazowy, no tak. Dobra. Ale notatki. Pora samemu zajrzeć do grobowca, póki mnie ktoś nie ubiegł. O ile dobrze udało mi się ustalić, to klucz od grobowca znajduje się gdzieś w bibliotece Ashdodu. Pochodnie w grobowcu są potrzebne nie tylko do oświetlenia, ale jakie jest znaczenie w ich ustawieniu? Almanach opętanych. Jeżeli będziemy opętani, to mamy lek na opętanie, więc na spokojnie. No i jeszcze jakieś notatki były, nie? Nie lękajcie się ognia. Nie tylko jest światłem, ale także wskazuje drogę. W grobowcu jest jakieś źródło światła, które wskazuje drogę. Biorę to pochodnia. No i już mamy tutaj tą sprawę grobowca. Świątynia Tadmoru. Widzący. Potężna broń, proroctwo, boski artefakt. No. Pytanie, co teraz robić, wiecie? Powiem tak, zapiszmy grę. Tu w ogóle są jeszcze jakieś rzeczy, które można było poczytać czy pootwierać. Natomiast nie wiem za bardzo, jak się tam dostać. Są jakieś przyciski. Może mi podpowiecie w komentarzach. Na razie stąd idziemy. Ja bym tylko chciała zerknąć, czy Tartaron jest do okradnięcia. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Wydaje mi się, że pewnie nie. A jak nie, to mnie to będzie bardzo niepokoić, bo chciałabym się dostać za przełęcz, a nie mogę. Gdzie on jest? Mnie to już nic nie dziwi. No on jest nie do okradnięcia. Wiecie co, zróbmy tak. Ja sobie zrobię zapis. Spróbujemy w niego cheatami wejść, zobaczyć, czy on ma w ogóle klucz. To jest ciekawe bardzo. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Ale ma... szatę ma fajną. Nie chcę już o tym słuchać.
No ma klucz. Tylko... Czego ja go nie mogę okraść z tego klucza? Kiedy będę mogła? No przecież mi się już tutaj wątki kończą. Niedobrze bardzo. Bardzo kurna niedobrze. Tak naprawdę myślę, że w kolejnym odcinku udamy się do tego Nordmarczyka jeszcze, bo tam nie byliśmy. No i szczerze. Może wypadałoby odbić po prostu ugar sam w sobie. I wtedy nie będziemy mieli wszystkich asasynów przeciwko sobie, ale zdobędziemy wtedy kluczyk właśnie do przełęczy i będziemy mogli tam iść. Dajcie znać, co sądzicie o tym pomyśle, bo nie wiem, dlaczego nie mam możliwości. Już w czwartym rozdziale powinniśmy móc przejść przez przełęcz, a ja dalej tam nie mam wstępu. No i nie rozumiem, dlaczego. Chyba, że potrzebuję na przykład pogadać z kimś na przełęczy. Ja sorry, że już tak przedłużam ten odcinek, ale mam taką po prostu, wiecie... Nie wiem, przeklikajmy na przykład tego typa, który tu jest. Tego Kabira. Jak dotrzeć do Ashdodu? Jak wygląda sytuacja? No nie, nie wiem. No tutaj nam mówi co i jak. Wieża strażnicza, te sprawy. Ugar, to już mówiliśmy. No i jest jeszcze Zorab, ale z Zorabem też już żeśmy rozmawiali chyba. Ej, ty! Chwila. Ej, ty! Ej, ty! Ej, ty! On się zbugował. A co jak jego muszę okraść z tego, z kluczyka? Ej, ty! Ej, ty! Ej, ty! Niedobrze. Ej, ty! Ej, ty! Może by w niego cheatami też, nie? Dobra. Nie, on ma tylko... do magazynu. Ej, ty! Ej, teraz ty. Będzie ciężko się od niego odlepić. On ma tylko do magazynu. No bo tutaj, wiecie, jest przełącznik, nie? Tam na górze. Który by nam tą bramę otworzył. Nie wiem, dajcie znać. Ja sobie jeszcze przejrzę te questy tutaj, co my w ogóle mamy jeszcze, co nam zostało. Ale szczerze mówiąc, już niewiele. To znaczy, no tak... Wypadałoby powoli przechodzić w nowy rozdział. Właśnie, wiem, co powinniśmy zrobić. Jeszcze... O matko, teraz zaś będę miała to tak zrobione. Dobra, trudno. Jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, chodźmy się nauczyć języka do obozu koczowników. I na tym będziemy mogli poprzestać tak w 100%. Został nam ostatni. Idź, wypróbuj. No, niczego więcej. No i dobra, i ty na razie nic, tak? Możesz mnie uczyć receptur, ale ja nie potrzebuję. Towary. Nic ciekawego. Dobra, umiemy język budowniczych. Jest dobrze pod tym względem. Teraz możemy z czystym sumieniem zakończyć. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę go montować i do usłyszenia. Cześć.